Jestem Agnieszka. Kim wy jesteście? Przedstawcie się. Bogusław Kaczmar, pianista. Maciej Sikała, saksofonista, tenorowy, sopranowy. Paweł Palcowski, trąbka. Jakub Łępa, gram na saksofonie tenorowym i sopranowym. Arek Skolik, bębny. Maciej Kitajewski, kontrabas. Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę, że tu jesteście. Bardzo się cieszę, że pomimo tej tak zwanej nadzwyczajnej sytuacji jazz w ruinach doszedł do skutku. Jest nietypowy, pandemiczny, hybrydowy, pełen premier. Jaki program zaprezentujecie? Co w waszym programie będzie nietypowego? No, dużo już pytań pomocniczych, więc już wiem, co mam powiedzieć. Prezentujemy materiał z mojej pierwszej płyty, jedynej właściwie. Z gościnnym udziałem Macieja Sikoły na saksofonie tenorowym i sopranowym. Więc drugie pytanie jest związane z pandemią, z koronawirusem. Jesteśmy po albo w trakcie lockdownu. Czy on coś w was zmienił? W moim przypadku zmienił o tyle, że jako wykładowca w akademiach muzycznych prowadziłem zajęcia online i wiem, że taka formuła zajęć, jeśli prowadzona jest ze studentami, którzy nie spotykają się ze mną pierwszy raz po przyjęciu na studiach, tylko już po paru miesiącach na tych studiach są i już są jakoś ukierunkowani, jeśli chodzi o aparat gry głównie, to takie zajęcia mają sens i widzę po moich studentach, że niektórym z nich udało się poczynić postępy i to znaczne, nawet w takich niesprzyjających warunkach. Być może po prostu mieli więcej jakby czasu na to, żeby się temu ćwiczeniu oddać. Zresztą ja też głównie ćwiczyłem w tym czasie, no bo nie było mowy o wspólnym muzykowaniu. Przepraszam, jest tęsknota takiego grania wspólnego i takiego dla publiczności. To nawet niekoniecznie dla publiczności, dlatego, żeby być po prostu w zespole, żeby poczuć tą muzykę organoleptycznie niemalże. Tak to po prostu wyglądało. Ćwiczenie moje i studentów. No, trochę też kompozycyjnych rzeczy udało mi się zrobić, także ten czas jakoś wykorzystałem i też wiem, że taka formuła zajęć koronawirusowa może być też czasem zastosowana, czy to w przypadku nieobecności studenta, który nie może być we wtorek, ale może być w czwartek, więc możemy się umówić na tego typu spotkanie, po prostu, żeby zajęcia odrobić. Plany na przyszłość? Wspólne? Mam nadzieję, że nie będzie następnej pandemii, następnego festiwalu online, ale... Będzie pik. Może właśnie w jakimś innym, nie wiem, na jakimś innym festiwalu. Bardzo chcielibyśmy grać po prostu to i w tym składzie. A jakie plany? No zobaczymy, jak wyjdzie. No. Dziękuję. Do zobaczenia na scenie.